epicka bohaterka, której potrzebujesz. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Nowy patch, nowi bohaterowie, a tym razem nie dostaliśmy jedynie dwóch legendarnych, ale dostaliśmy również dwóch epickich bohaterów. Tarra oraz Naernin. W tym odcinku przyjrzymy się oczywiście Tarze? Być może. Legendarnych bohaterów oczywiście nie pominiemy, do nich również zrobię poradniki. Legendarni bohaterowie są bardziej wymagający, no i jednak kosztują więcej wysiłku naszego, więc jak będę o nich robił, to chcę już zrobić coś takiego naprawdę poważnego. No a o bohaterach epickich nie ma co się rozczulać. Wszyscy doskonale wiemy, że prędzej czy później i tak każdy bohater epicki będzie przebudzony, również u was. Dlatego o bohaterach epickich mogę tutaj nagrać taki poradnik już teraz, bez żadnych większych raportów. Danfel jest również moim zdaniem łatwym bohaterem do zrozumienia, więc o nim też mógłbym nawet teraz nagrać jakiś poradnik, ale Mogro to zupełnie inna bajka. Sam charakter postaci jest już mi znany, ale czy będzie robił jakieś fajne cyfry? Z tym wolę się jednak wstrzymać na jakieś ciekawe raporty. Co do Daflana, to szykuje się naprawdę potężna bomba, ciekawy film i myślę, że na pewno będzie warty obejrzenia. A żeby cię żaden film nie ominął, zapraszam cię do pozostawienia subskrypcji, może nawet z dzwonem. No i oczywiście zostaw łapkę w górę, to nic nie kosztuje, pomaga. A my zerknijmy sobie, co Tarra może nam zaoferować. Umiejętność numer 1, uzdrawiające oddanie. Zasięg ataku jest bardzo daleki, co jest bardzo ważne, bo z takim atakiem możemy ją wsadzić praktycznie do każdego legionu. Czy to legion magiczny, czy to legion fizyczny. Każdy legion z niej skorzysta. A co robi jej umiejętność wpadania w szał? Uzdrawia lekko ranne jednostki z naszego legionu i zapewnia naszemu legionowi synergię, czyli premię do zadawanych obrażeń od umiejętności bohatera o wysokości 20%. Współczynnik uzdrawiania 500. Premia do zadawanych obrażeń. Bardzo podobną umiejętność ma Teja, z tą różnicą, że jej tutaj procenty są niższe od Tarry. Zarówno Teja, jak i Tarra mają pewną mechanikę, o której nikt nie wie, no nikt poza mną i Lahdanem, a tutaj macie dowód na to, że tylko my we dwóch póki co to wiemy. Mianowicie wielu ludzi myśli, że premia do zadawanych obrażeń od umiejętności bohatera działa w taki sposób, że gdy Tarra wpadnie w szał, wtedy włączy się synergia i nasz bohater zada obrażenia większe o 20%. Nie do końca tak to działa, działa to trochę inaczej. Na tę synergię z tej umiejętności, to samo w przypadku Tei, można patrzeć jak na pewnego rodzaju przełącznik. Mianowicie tutaj z boku patrzcie sobie na bonusy. To jest sekunda, w której Tarra wpada w szał. Tutaj mamy obrażenia od umiejętności bohatera zwiększone o 10%. Synergia działa. No i tutaj mamy te obrażenia zwiększone o 10%. Nasz Alvin zadał o 10% większe obrażenia od umiejętności bohatera. Wtedy nasza Tarra wpada w szał i ten efekt wyłącza. W kolejnej sekundzie tego bonusu już nie mamy. Podobnie działa Teja, no i tutaj kolejne sekundy są również bez tego bonusu. Kolejne wpadnięcie w szał włączy ten bonus ponownie. Dlatego moim zdaniem synergia z wpadania w szał nie jest jakaś wybitna. Działa tak naprawdę co drugie wpadnięcie w szał, nie co każde wpadnięcie w szał, więc tutaj jest duży minus. Poza tym sam współczynnik uzdrawiania nie jest jakiś ogromny, dlatego za samą umiejętność dam tutaj 3. Sama umiejętność jest ok, ale nie jest jakaś wybitna. Umiejętność numer 2. Oświecenie. W trakcie bitwy legion i sojusznicze legiony w pobliżu. Czwórka w nawiasie sugeruje nam, że będą to 4 legiony w pobliżu. Pytanie, czy włącznie z naszym, czy bez naszego. Podejrzewam, że z naszym. Co 10 sekund zyskują ożywienie i opór. W dużym skrócie, co 10 sekund na 5 sekund, 4 nasze legiony zyskują 15% ataku oraz minus 10 odnoszonych obrażeń. Osobiście uważam, że jest to najlepsza wspierająca umiejętność obecnie w grze i tak naprawdę każdy gracz z jednostkami T4, jeśli chce pomóc swojej drużynie, powinien wyciągnąć Tarrę i biegać obok sojuszniczych T5, żeby je wspierać. Oczywiście swoje legiony również możecie wspierać, procenty są naprawdę przyjemne, szczególnie to zmniejszanie obrażeń,
Moim zdaniem naprawdę świetna umiejętność. Chyba najlepsza z epickich, jeśli chodzi o wspieranie, dlatego tutaj dam nawet 6. Rzadko się to zdarza, ale umiejętność zasługuje naprawdę na 6. Umiejętność numer 3. Główny żywiciel. Oczywiście jest to bohaterka pod zbieranie. Mamy tutaj umiejętność pod zbieranie, aczkolwiek jest to zbieranie many 20%, no i premia ogólna do zbierania również w wysokości 20%. Łącznie daje nam to plus 40% do zbierania many. Myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek będzie wysyłał właśnie Tarrę oraz Ordo, żeby ci bohaterowie zbierali mu manę w studni przymierza. Meta na zbieranie również jest. Umiejętność numer 4, błogosławieństwo gildy. Nasz legion zyskuje 10% do obrony, no i 10% punktów życia. Przyjemne umiejętności. Jak na epickiego można dać tutaj 5. No i na koniec zostaje nam przebudzenie. Przebudzenie zmienia jedynie współczynnik uzdrawiania z 500 na 600. Co ciekawe, myślę, że współczynnik uzdrawiania nie jest tutaj przypadkowy. Tego również się nigdzie nie dowiecie, co niektórzy pewnie już to wiedzą, domyślili się, ale jeśli spojrzymy sobie na współczynnik potrzebny do aktywacji tego artefaktu, to mamy tutaj, że każde 600 współczynnika uzdrawiania skraca cooldown użycia ponownie tego artefaktu. Garwood Tarra, nowa meta w piechocie? Wątpię, ale myślę, że jako ciekawostkę na pewno nie jedna osoba dowiedziała się teraz czegoś nowego. Jeśli chodzi o drzewko talentów dla Tarry, to z reguły i tak będzie zastępcą, żebyście mieli dostęp do drzewka waszego głównego bohatera, ale jeśli chcecie, to właśnie jej używać jako głównego bohatera na polu bitwy, czego ogólnie nie polecam, bo raczej wszyscy będziemy chcieli zbierać nią manę, więc pójdziemy wszyscy w drzewko zbierania. Ale gdyby jakiś szaleniec się wykruszył z tego i chciał ją wyprowadzić w pole, to myślę, że takie drzewko wsparcia będzie idealne. Mamy tutaj dużo leczenia, mamy tutaj dużo szału, mamy zmniejszenie obrażeń. Tutaj możecie sobie wybrać zwiększoną obronę zamiast prędkości marszu, jeśli gracie magami. No bo magowie nie potrzebują tak bardzo prędkości marszu, stoją bardzo daleko z tyłu, są bezpieczni. Ewentualnie możecie sobie zwiększyć nawet atak. Jedyne, czego musicie się wystrzegać w drzewku dla Tarry, to ten talent, który daje wam synergię. Synergia ta będzie się nadpisywała z umiejętnością wpadania w szał Tarry, dlatego ten talent skreślamy, a reszta może być w 100% tak, jak jest tutaj. Jeśli chodzi o pary dla Tarry, to tak naprawdę tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia. Może być tak naprawdę z każdym bohaterem połączona jako ten marsz wspierający, aczkolwiek sugerowałbym, żebyście nie łączyli go z waszym głównym bohaterem. Na przykład jeśli gracie strzelcami, to raczej nie chcecie rozdzielać Magrat z Zajdą, tylko chcecie trzymać te dwójkę razem. To samo z Fregar i Syndrionem. Dlatego jeśli chodzi o strzelców, jako taki dodatkowy marsz Tarrę wrzuciłbym może nawet z Gwanwyn albo z Niko. Zależy, jaki bohater u was siedzi na ławce, a myślę, że bonusy gwarantowane przez Tarrę są naprawdę świetne. U magów jest chyba większa różnorodność, nie wiem, nie gram magami, nie jestem mainem magów, ale możecie sobie nawet połączyć ją z Indis, możecie sobie połączyć z Waldyrem, a jeśli takich bohaterów też używacie w swoich marszach, to ostatecznie możecie nawet połączyć Tarrę z Alwynem. Alwyna raczej nikt nie używa, więc być może Alwyn pod drzewko kontroli z Tarrą, aby powspierać tutaj swoje legiony. Jeśli chodzi o artefakty, to tak naprawdę możecie sobie wziąć jakikolwiek chcecie, bo artefakt dobieracie do waszego głównego bohatera, ale jeśli miałby to być marsz wspierający, prawdopodobnie wielu magów użyje tutaj łzy Arbona. Sam również bym rozważył tę opcję. No a dla strzelców możecie sobie wziąć artefakt, jaki chcecie. Może być to na przykład serce Kamasiego. Wtedy nasza Magrat będzie biegała z pozłacaną kuszą. No i tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o jednostki piechoty, być może skracanie cooldownu tego przedmiotu będzie jakoś wartościowe. Wtedy również przebudzoną Tarrę możecie wrzucić do Garuda. Ale ogólnie no do jednostek piechoty bym jej nie polecał. Raczej gdzieś tam z tyłu, jasne, wtedy się sprawdzi, bo i wtedy wasze legiony skorzystają z
z tych wszystkich bonusów, które Tarra nam gwarantuje. Natomiast jeśli chodzi o pupile, to chyba nie ma lepszego pupila, który miałby wspierać nasz legion, niż piaskowy jaszczur. Ewentualnie możecie sobie wybrać pupila pod waszego głównego bohatera. Jeśli to będzie jakiś Waldyr, może to być oczywiście baśniowe smoczydło. Dla strzelców możecie sobie użyć ptaka nocy czy śnieżnego ptaka. Tutaj również zależne jest to od tego, jak użyjecie Tarry. Dlatego tutaj również ogranicza was tylko wyobraźnia. Osobiście myślę, że Tarra jest na pewno warta rozważenia. No i prawdopodobnie na następnym KVK, które nie wiem kiedy będzie, prawdopodobnie tam legiony z Tarrą nie będą rzadkością. Ale zobaczymy, co przyszłość pokaże. W tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.